jednocześnie pojawia się gdzieś indziej napis: Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali. Okej. Potem pojawia się napis i rozkaz dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryjskimi. Bądźcie wierni przykazaniu. 11 przykazanie. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. No fakt, ostatni odcinek podcastu ukazał się chyba w grudniu. No nie będziemy się głupio tłumaczyć. Rzeczywiście mieliśmy kilka takich masywnych projektów na głowie. Nie dało się, ale cały czas chodzimy, chcemy coś nagrać. Nawet muszę powiedzieć, żeby trochę tak zrzucić z klatki piersiowej swoje te wszystkie ryzyka, które się tutaj gromadzą, bo rok 2020 zaczął nam się naprawdę nieciekawie, nie chcę używać słowa strasznie. No właśnie to słowo strasznie, kiedy robię jakieś analizy ryzyk w firmach, w innych organizacjach, zawsze powtarzam, radzę, że jeżeli ustalamy jakąś miarę ryzyka, jakąś skalę, to lepiej unikajmy słowa katastroficzne, straszne, okropne, nie wiem jakie jeszcze świnko, przerażające, no bo prawdopodobnie nawet jeżeli to przerażające i okropne jest, to nikt z mierzących, nikt z analizujących nie będzie sobie takiego słowa chciał użyć, bo będzie się bał po prostu, że będzie znowu tym messengerem złych wiadomości, powie, że okropne i co na to zarząd. No właśnie, zaczęło nam się strasznie. Miałem tego nie mówić. Na początku pozwoliłem sobie otworzyć Wam to sławne przemówienie pana redaktora Turskiego, które wstrząsnęło częścią przynajmniej opinii publicznej, które słucha takie przemówienia. Muszę powiedzieć, że na mnie zrobiło to wielkie wrażenie. Oprócz tego, że to świetne przemówienie, to oczywiście miażdżące, porażające swojej logice. 11. Nie bądź obojętny, aczkolwiek ja niestety nie mam złudzeń, żeby takie przemówienie do kogoś specjalnie trafiło, do tych, co miało trafić, to i tak oni pewnie by sobie poradzili bez tego przemówienia, a do innych to i tak nie trafi. Historia lubi się powtarzać, poeci o tym pisali, no ale cóż, każdy robi swoje, My też robimy swoje ze świnką. Tak, kot też tu jest, ale on szczerze mówiąc teraz śpi, więc nie będzie nam tutaj wciskał swojego śpskiego nosa do naszego podcastu. No więc każdy robi swoje, my robimy swoje oczywiście, nagrywamy ten podcast i mamy nadzieję, że będziemy teraz częściej gościć na antenie w eterze internetowym. Ale oczywiście jest też nasz blog, tam kolejne artykuły. Teraz artykuł najnowszy, Kroniki zapowiedzianych ryzyk. Mniej więcej odnoszę się tutaj do tak niezwykle popularnej, szczególnie na przełomie roku, kwestii, można powiedzieć już nawykowi, przez różne media opisywania różnego rodzaju ryzyk. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie dosyć intrygujące i trochę zabawne, bo jak tych ryzyk przez cały rok nie ma, to nagle na przełomie roku wszyscy panowie redaktorzy, pożal się Boże, żeby nie powiedzieć pismacy, tak, pismacy. Sam jestem dziennikarzem, więc nie waham się tego powiedzieć, bo branża dziennikarskie to jest naprawdę dno. Różni ludzie, którzy po prostu wypisują jakieś banialuki na portalach internetowych,
bez praktyki, bez pióra, bez wiedzy na tematy, które piszą, straszne. No więc ci wszyscy eksperci zaczynają być ekspertami także od ryzyk i wypisywać, co to się nie wydarzy. W sumie to nie jest takie złe, tylko zawsze nas intryguje, że to jest mniej więcej na przełomie roku, a potem znika. Temat ryzyk znika, bo gdzież są jakie ryzyka? No i wtedy tak, drodzy, wchodzimy my ze świnką, wchodzi przegląd ryzyka ze świnką, przychodzi ryzykonomia i zaczyna mędzić o tych ryzykach. Kto o tym chce słuchać? Nie, to przecież tu nie ma żadnych ryzyk. No, przypomina mi się zawsze, opowiadałem wam kiedyś takie spotkanie, jeszcze kiedyś jak pisałem doktorat z pewnym panem biznesmenem, rozmawiałem na temat ryzyk różnych, robiłem takie case study, no i dopadłem tego pana gdzieś tam na jakiejś konferencji, chciałem go wypytać o ryzyka, on do mnie spojrzał na mnie tak i powiedział: ryzyka? Jakie ryzyka? Nie ma żadnych ryzyk. No właśnie, ryzyk nie ma, ale my z uporem maniaka będziemy jednak przywoływać, także czytajcie nasz blog, słuchajcie nasz podcast, oczywiście subskrybujcie go na Spotify, na Apple Podcast, na Android, na wszelkich innych mediach. No właśnie, jakie ryzyka? Zacznijmy od ryzyk tych najważniejszych dzisiaj, ryzyk politycznych. W Polsce mamy zdeptaną konstytucję. Jesteśmy na torze, można powiedzieć, zderzenia czołowego i na najlepszej drodze do polexitu. Nie mam wątpliwości, że taki plan polexitu jest. Oczywiście większość osób w to nie wierzy. Pewnie nie będzie to wyglądało tak jak Brexit, chociaż można powiedzieć, że ci sami diabli są w to zamieszani, bo ostatnio chociażby BBC dopytywała się znowu, co jest z raportem na temat wpływu na Brexit różnych ciemnych, obcych sił, które potargany pan Boris Johnson, których wielu, jakoś nie wiem dlaczego, znajomych Brytyjczyków nazywa notorycznym kłamcą, schował do swojej szuflady i nie pokazuje, prawda? Co tam jest tak naprawdę napisane? A nam nie ma wątpliwości, co tam jest napisane i kto stoi za Brexitem. Więc teraz czas na polexit. Idzie to wszystko pięknie. Jesteśmy na zderzeniu czołowym z Unią Europejską. Mieliśmy dopiero co wizytę pani komisarz Wery Jourovej do spraw praworządności, o ile się nie mylę, tak to się chyba nazywa. Zresztą skądinąd ciekawa postać, bo nie wiedziałem, skąd się bierze ta jej determinacja. No więc wyjaśniono mi gdzieś tam, że pani Jourova była kiedyś, to Czeszka jest, wkręcona w jakąś właśnie przewał, czy próbowano ją oskarżyć o przewał. Aresztowano ją i podobno napisała już list pożegnalny do córki. Chciała popełnić samobójstwo, a nawet podobno je próbowała popełnić. Podobno urwał się biustonosz, na którym się próbowała powiesić, był podobno za słaby. Nie wiem jakiej marki, ale tak się domyślam, że osoba, która ma ze sobą takie przeżycia i dopiero oczywiście niezależny sędzia ją uwolnił od zarzutów, które okazały się dęte. Więc wyobrażacie sobie, że taka osoba ma jednak trochę determinacji, żeby z różnymi neosądami, trójkami ludowymi, rodem z Związku Sowieckiego walczyć. My oczywiście możemy tutaj sobie instalować co chcemy, ale niedługo, i to chyba 13, mamy zabezpieczenie z Trybunału Sprawiedliwości, kary. No, możemy też nie płacić. My, no nie wiem czy słowo my, bo ja się tutaj nie identyfikuję z tą chyba, która to jest, pierwszą osobą liczby mnogiej, skromnie ja. Ale tak czy inaczej widać, że kurs jest jasno obrany, mało w kto wierzy. To jest właśnie z ryzykiem ciekawe. Nie? Widzimy grzyb na horyzoncie, widzimy łaskot czołgów, kąsienie czołgów, widzimy grzmoty, widzimy wybuchy, widzimy i co? I ryzyka nie ma, prawda? Tak to właśnie działa. Ciekawe. No więc ryzyka prawne, ryzyka polityczne są dzisiaj najważniejsze na świecie. W Polsce są też najważniejsze. Mamy nadchodzące wybory. Też mam na to swoją opinię, chociaż oczywiście powiem szczerze, że i każdy chyba to już wie, nawet ci, którzy o tym nie mówią, że dzisiaj trzeba tu już na te opinie zważać. Cóż powiedzieć?
Miałem w rodzinie w latach 50. takiego bardzo dzielnego wujka. Aresztowało go UB, katowali go w katowniach ubeckich z bardzo wysokim wyrokiem. Tam nawet mu śmiercią grożono, próbowano go zmusić do kapowania na kolegów. W każdym razie wyszedł. No właśnie, tyle wam powiem. Tak to jest. Czyli mamy ryzyka. Chwila zadumy. Bardzo ciężkie tematy, a my, jak wiecie, strasznie lubimy sobie żartować z ryzyk, bo przecież ryzyka nie ma. I ktoś mógłby się zastanawiać oczywiście, czy będzie po lekcji, czy to kogoś rusza. Większość ludzi nie rusza, bo jak to się ładnie mówi, nie rozumieją tego skomplikowanego języka prawnego, nie rozumieją tego określenia, co to jest sąd, co to jest prawo. Po prostu to są tak niezwykle skomplikowane, ludzie nie mogą rozumieć. A propos, ostatnio jadąc samochodem słyszałem taką ciekawą rozmowę powołującą się na badania pewnego pana psychologa, nazwiska niestety nie zapisałem, bo jechałem samochodem, więc rozumiecie. Chociaż oczywiście jadąc samochodem, jak wiadomo, można nawet telewizję oglądać, co kiedyś zaobserwowałem u kierowcy obok. No więc słuchałem tam takiej audycji na temat odkryć pewnego psychologa, który zwracał, podniósł kwestię, która mi, muszę powiedzieć, dosyć zaintrygowała, a mianowicie kwestię empatii. Ja zawsze myślałem, że ta empatia to jest, czyli taka zdolność do wcielenia się w uczucia innych ludzi jest rzeczywiście bardzo ważna i nawet skromnie myślałem, że to jest pewna moja strona mocna, że ja potrafię zrozumieć, czy staram się potrafić co najmniej zrozumieć, co sądzą inni ludzie, że to jest taka rzecz ważna i w biznesie, i w ogóle w sprzedaży, i w życiu społecznym, i tak dalej, i tak dalej. Ale tam zwrócono uwagę w tej rozmowie, powołując się właśnie na te badania dotyczące chociażby tego, że pewne cechy ludzkie są, można powiedzieć, genetyczne, wrodzone, one nie są kształtowane przez społeczeństwo, że ludzie, można powiedzieć, zrobią i tak to, co mają zrobić, a można powiedzieć, to wychowanie, ta socjalizacja ma na to wszystko mały wpływ. Chociażby jednym z takich wniosków jest, jak niektórzy twierdzą, że ludzie są, większość ludzi z natury zła. I teraz, jeżeli my teraz próbujemy być empatyczni do wszystkich, to w gruncie rzeczy my próbujemy zrozumieć, dlaczego oni są źli, prawda? Dlaczego oni chcą na przykład zdeptania konstytucji, powsadzania sędziów do więzień, dlaczego chcą tutaj wprowadzić nam Związek Sowiecki, prawda? I myślimy, a oni mają jakieś powody, bo ktoś im krzywdę zrobił, kotek im zamiałczał, piesek im naszczekał, przegrali sprawę, więc chyba Związek Sowiecki jest tutaj jak najbardziej uprawniony. Więc tam zwrócono uwagę, że no, taka empatia jest krzywdząca dla tych przemądrych ludzi, suwerenów, fajnych i w ogóle oczytanych i tak dalej. Cóż oni winni, bo przecież my jesteśmy bogaczami, zasypywano nas książkami za darmo, uczyliśmy się za darmo i w ogóle wszystko mieliśmy za darmo i w ogóle żadnego wysiłku swoją naukę tutaj w ryzyko no, my nie wkładamy, nie to co inni. No więc jeżeli my taką empatią próbujemy wszystkich obdzielić, no to gubimy rzeczywiście sens i robimy tym ludziom pewną krzywdę. Raczej zwracano uwagę, że w tej dyskusji ważniejsze jest raczej takie współczujące zrozumienie, tak? Czyli współczujemy, rozumiemy, ale to nie znaczy, że my się wcielamy, tak? W duszę ludzi, którzy z pałką, z motyką próbują zaorać społeczeństwo, bo oni są z jakiegoś powodu, no, często dla nas też niezrozumiałego, mimo wszystko biedni. Więc to było o empatii, to dało mi trochę do myślenia, ale empatia empatią, my tu przecież nie jesteśmy jakimś dyplomowanym socjologiem, psychologiem ze świnką, tylko skromnym ekonomistą. No więc mamy też różnego rodzaju ryzyka biznesowe, trochę makroinformacji, o których pewnie doskonale słyszeliście. PKB nam mocno zwalnia, bezrobocie nam rośnie, w grudniu mieliśmy rekordowy odczyt inflacji, w styczniu pewnie będzie ponad 4%, tylko oczywiście pojawia się pytanie, skąd te dane i ile naprawdę to jest, tak? Bo logicznie rzecz biorąc, to te dane nie mogą być już prawdziwe, co było do udowodnienia, więc jest tyle, ile jest. W rozmowie z pewnym moim znajomym zastanawialiśmy się, ile ta inflacja może teraz wynosić. Może ja dawałem na jakieś 6%, trochę od czapy, ale tak z wyczucia. Z drugiej strony, oczywiście inflacja jest pewnym koszykiem dóbr. Zwróćmy uwagę na bardzo wysoką inflację w schabowych, na przykład mięso wieprzowe ponad 20%, usługi ponad 7%. To są bardzo duże odczyty inflacji. Nie mam wątpliwości, że biegniemy w kierunku hiperinflacji, drodzy
Drodzy eksperci, tak, oczywiście to się nie wydarzy z dnia na dzień. Wenezuela w końcu też zabrało już ze 20 lat czasu chyba, prawda? Aż się stoczyła na samo dno. Kraj o największych zasobach zbadanych ropy naftowej na świecie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, że naturalnym działaniem takim...